Witam wszystkich na moim kanale, witam w moim ogrodzie. Podzielę się nowymi i ciekawymi roślinami, które znalazły się w moim ogrodzie. Na początek akant miękki, Acanthus mollis, roślina należąca do rodziny akantowatych. Pochodzi ona z terenów śródziemnomorskich. Jako roślina ozdobna rozprzestrzeniła się po całym świecie, uprawiana także w Polsce. Akant znany był już w starożytności, często używano go jako motywu roślinnego na różnych rzeźbach, a także do przyozdabiania kolumn koryńskich w Grecji czy w Rzymie. Akanty to bardzo trwałe rośliny. Rodzaj akant obejmuje około 30 gatunków. Występują one głównie w południowej Europie, w tropikalnych obszarach Azji oraz Afryce. Akant miękki ma łodygę grubą wzniesioną. Liście ma koloru ciemnozielonego. Są one głęboko klapowane i zopkowane, a także lekko błyszczą. Są długości około 40 cm. Kwiatostan ma zaś postać luźnego kłosu. Kwiaty mają koronę dwuwargową. Kwiatostany są wysokie, mogą osiągać do 1,5 metra wysokości lub troszeczkę większą. Kwiaty są białe i schowane są pod purpurowymi liściami przy kwiatkowymi. Cała roślina jest kująca, liście są kujące, kwiatostany też są bardzo kujące, więc trzeba uważać, żeby się nie pokuć. Tutaj akant zawiązuje owoce, będą nasionka. Akanty lubią miejsca słoneczne i ciepłe o wystawie południowej i zachodniej. Młode rośliny warto okrywać na zimę, aby nie przemarzły. Lubią one podłoże przepuszczalne, bez zalewania wodą, która może powodować gnicie korzeni. Wpływa to też na obniżenie mrozoodporności w zimie. Gleba powinna być żyzna, próchnicza, o odczynie obojętnym lub zasadowy. Akant nie lubi też przesadzania, gdyż ma głęboki system korzeniowy, który trudno się później regeneruje. Oryginalna roślina o łososiowo-pomarańczowych kwiatach z żółtą gardzielą to Figelius, Figelius X rectus w odmianie African Queen. Bardzo ciekawa roślina, rzadko spotykana w Polsce. Pochodzi ona z południowej Afryki. W ciepłym klimacie jest rośliną zimozieloną. W chłodniejszym klimacie zachowuje się jak bylina, a w surowym wymarza całkowicie. W chłodniejszym klimacie osiąga wysokość od 90 do 120 cm i szerokość około 60-90 cm. W cieplejszym rozrasta się jeszcze bardziej. Bardzo łatwo zrobić z niej sadzonki zielne. One się bardzo dobrze korzenią, także możemy sobie przed zimą zrobić takie sadzonki i przechować gdzieś w ciepłym miejscu do następnej wiosny, żeby mieć pewność, że będziemy mieć Figeliusa w ogrodzie. Belamakanda chińska to bardzo oryginalna roślina. Należy ona do rodziny kosacowatych i pochodzi ze wschodniej Azji. Zwana jest także lilią lamparcią. W 2005 roku botanicy i naukowcy zmienili jej nazwę z Belamakanda na Iris. Roślina została przeniesiona do rodzaju Iris i nazwana została Iris demostica. Jest to roślina kłączowa. Kłącza rosną w płytkim gruncie i rozrastają się poziomo.
osiąga wysokość od 60 cm do 1 metra. Zwykle jedna roślina wytwarza od 3 do 5 łodyg i od 8 do 14 liści na łodydze. Są one mieczowate, koloru jasno-zielonego, takiego przechodzącego w troszeczkę szary kolor. Kwiaty są sześciopłatkowe, szeroko otwarte i mają kolor żółto-pomarańczowy z czerwonymi plamkami na płatkach. Następna roślina to słoneczniczek szorstki, zwany również zwyczajnym. Należy do rodziny astrowatych i pochodzi z Ameryki Północnej, jej wschodniej i środkowej części. Słoneczniczek o ciemnych liściach i dwukolorowych kwiatach to słoneczniczek Prairie Sunset. Bardzo oryginalna odmiana, która dorasta do około 120 cm wysokości. U mnie na rabacie była przecinana w celu rozkrzewienia, a z przyciętych pędów zielnych zrobiłam sadzonki, które bardzo dobrze się korzenią. Liście ma ciemnozielone, zabarwione delikatnie na purpurowo. Łodygi mają kolor ciemno-purpurowy, są stabilne. Kwiaty są dwubarwne, żółte z brązowo-czerwonym pierścieniem, który w miarę przekwitania rośliny zanika. Kwiaty mają średnicę około 5 cm, kwitnienie trwa od czerwca do października. Słoneczniczek o jasnych liściach to odmiana Lorraine Sunshine, która charakteryzuje się właśnie pięknymi liśćmi, które mają mleczno-białą powierzchnię między nerwami. Są bardzo dekoracyjne. Roślina tworzy wyprostowane pędy, a kwiaty są koloru żółtego. Dorasta do wysokości 80 cm. Też można ją rozmnażać z siewu. Zsiewki powtarzają te cechy właśnie pięknych, kolorowych liści. Słoneczniczki lubią stanowiska słoneczne, urosną także w lekkim półcieniu. Lubią glebę piaszczysto-próchniczą, lekko wilgotną, o dużej zasobności w składniki mineralne. Tolerują dłuższe okresy suszy. Nadają się na kwiat cięty do ogrodów naturalistycznych. Penstemon Sensation to roślina, która absolutnie oczarowała mnie w tym roku. Rozsadę robiłam w zeszłym roku z siewu. Te sadzonki zimowały u mnie w tunelu. Na wiosnę je właśnie tutaj wsadziłam na rabatę i efekt jest oszałamiający. Przepiękna roślina o pięknych kwiatach w miksie różnych kolorów: różowe, fioletowe, niebieskie, białe. Absolutnie fantastyczna roślina. Nie wiem jeszcze, jak będzie u mnie zimowała, bo penstemony są dosyć wrażliwe na wysokie przymrozki, ale mamy nadzieję, że te zimy będą coraz łagodniejsze, już są coraz łagodniejsze i roślina będzie mogła spokojnie przezimować, a w razie jakby były wysokie przymrozki, to mam już zrobioną następną rozsadę. Rosną nowe sadzonki, które też przezimują właśnie w tunelu i później je wsadzę na następną wiosnę i będziemy widzieć, jak właśnie to wszystko wygląda, jak będą zimowały. Penstemon hartwegii, tak brzmi nazwa łacińska tej rośliny. Należy do rodziny babkowatych, tej samej co lewia paszcza i naparstnica purpurowa. Pochodzi z Meksyku, osiąga wysokość 30-70 cm. To krzaczasta, półzimozielona roślina,
Liście ma wąskie, zielone, kwiaty dzwonkowate o długości około 4 cm. W gardzieli ma charakterystyczne białe znaczenia. Kwitnie latem i wczesną jesienią. Bardzo przepiękna i dostojna roślina. Platykodon trafił na moje rabaty już dosyć dawno. To bardzo ciekawa roślina o dzwonkowatych kwiatach koloru białego, niebieskiego, różowego. Platykodon grandiflorus, czyli rozwar wielkokwiatowy, należy do rodziny dzwonkowatych i pochodzi z Azji Wschodniej, Chiny, Korea, Japonia. Ma bardzo charakterystyczne pąki kwiatowe, które mają kształt balonu, dzięki czemu zwany jest również kwiatem balonowym. Rozwar osiąga wysokość około 50-70 cm. Pędy ma sztywne, liście lancetowate o ząbkowanych brzegach. Kwiaty dzwonkowate o średnicy około 5 cm. Kwitnie on przeważnie w czerwcu i w lipcu. Jest łatwy w uprawie, lubi stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, glebę żyzną, próchniczą o umiarkowanej wilgotności. Daje także samosiew w sprzyjających warunkach. Mi właśnie nasiał się w zeszłym roku, więc będę miała nowe rozwary. Bardzo lubię dziurawce. Nasze dziurawce polskie, które występują na łąkach, jak i ozdobne gatunki, tak jak dziurawiec indorum, Hypericum indorum, dziurawiec bezwonny. Należy on do rodziny dziurawcowatych. Ma zwarty, kulisty kształt, dorasta do około 1 metra wysokości. Liście są kształtu jajowatego, takiej jasno zielonej barwie, kwiaty są żółte z długimi pręcikami. Prawdziwą ozdobą rośliny są owoce, które mają kształt kulisty, kolor czerwonawo-brązowy i pokrywają roślinę. Na jej szczycie wygląda to bardzo fajnie. Owoce są dekoracyjne, są stosowane także w florystyce do układania różnych bukietów. Jeszcze słów kilka o werbezynie słonecznikowatej, roślinie pochodzącej z Ameryki Północnej. Należy ona do rodziny astrowatych, raczej rzadko spotykana w Polsce. A jest to roślina bardzo miododajna, lubią ją owady. Kwitnie w lecie, czerwiec, lipiec. Kwiaty ma żółte, średnicy około 5 cm, osadzone na sztywnych, długich łodygach, długości około 100 cm. Liście pokryte są białymi włoskami, są koloru jasnozielonego. W stanie naturalnym roślina rośnie na prerii, stanowiskach żwirowych, kamiennych. Lubi ona glebę lekką, ma bardzo ozdobne owocniki. Tutaj już roślina po przekwitnięciu. A roślina o żółtych kwiatach to miecznica prążkowana. Należy do rodziny kosaćcowatych i występuje naturalnie w Ameryce Południowej. Jest zimozielona, liście ma mieczowate, długości około 40 cm. Tu właśnie piękne listowie miecznicy. Kwiaty są jasnożółte, około 2,5 cm średnicy, kształtu kubkowatego. Osadzone są na łodygach o wysokości około 50-60 cm. Lubi ona stanowiska słoneczne, gleby piaszczysto-gliniaste, lekkie. Bardzo odporna roślina.
jeszcze na koniec Incarvillea de la Vai, Incarvilla, bardzo oryginalna roślina, która ma duże trąbkowe kwiaty. Należy do rodziny bigoniowatych, pochodzi z Chin, przypomina trochę gloksynię, jest rośliną wieloletnią, a liście przypominają liście paproci. Wysokość rośliny to od 20 do 60 cm, kwitnie ona w lecie, kwiaty są w kolorze różowym, białym, nabędzie kwiatonośnym, znajduje się od 2 do 12 dużych kwiatów. Jest rośliną mrozoodporną, lubi glebę żyzną, przepuszczalną o odczynie lekko zasadowym. Zobaczymy, jak sprawdzi się tutaj u mnie w ogrodzie na nieco innych stanowiskach, bardziej suchszych. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie.